Cześć, witam Was, Skorpiony, w horoskopie na lipiec. Zobaczymy sobie, jak lipiec będzie się przedstawiał u Was. Podzielimy sobie na 4 tygodnie, zobaczymy, jaka będzie energia w tych poszczególnych tygodniach lipca, co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie Wam przeszkadzało, by je osiągnąć, a czego się nie spodziewacie, jak Wasze otoczenie, praca, miłość, rada. Zobaczmy. Pierwszy tydzień lipca, as mieczy. Dla jednych mogą tu być kwestie związane z odcinaniem się od czegoś, być może rozmówieniem się w jakichś kwestiach, w jakichś sprawach. Dla innych może być jakieś olśnienie, jakiś fantastyczny pomysł może Wam przyjść do głowy, może po prostu tutaj coś będziecie myśleć nad czymś, nad jakimś, no, jakimś nowym pomysłem, jakimiś nowymi na przykład wyjściami z jakiejś sytuacji. No tutaj takie jest olśnienie, są też myśli pokazane, jakieś nowe pomysły na coś, więc również takie kreowanie, ale również dla innych jakieś kwestie rozmów, kwestie wyjaśnienia sobie czegoś, kwestie dogadania się. Tutaj ważna będzie komunikacja w tym tygodniu. Będziecie mogli dużo osiągnąć, ale właśnie rozmawiając z ludźmi, nie unikając rozmowy, nie chowając głowy w piasek, ale właśnie rozmawiając, negocjując, argumentując, ale ważne, by się komunikować. Drugi tydzień lipca przedstawia się w piątce kielichów. To karta, która mówi, że możecie coś przeżywać, możliwe jakieś rozterki na przykład sercowe, ale też jakieś problematyczne kwestie. Coś może Wam, no, nie dawać spokoju, jakieś kwestie. I tutaj karty mówią o tym, że może też pojawić się u kogoś z Was jakaś taka lekka depresja, ktoś z Was może być taki zrezygnowany w tym tygodniu. Właśnie te sprawy mogą przybijać Was, jakieś tutaj właśnie jakieś smutki, tak ogólnie rzecz biorąc, jakieś trudności, kłopoty, więc gdzieś tutaj możecie coś przeżywać. Być może jakieś źle podjęte decyzje. No, coś tutaj takiego jest na rzeczy emocjonalnego bardzo i nie daje Wam spokoju. Więc gdzieś tutaj w tym drugim tygodniu takie coś będzie. A w trzecim tygodniu królowa kielichów. Możliwe wsparcie siostry, matki. Może wizyta jakaś u lekarza, dosyć istotna. Pokazuje się również tutaj możliwość. Wy możecie też być w tej karcie, tak? Więc możliwość również tego, że wy będziecie jakieś decyzje podejmować, dosyć istotne dla siebie, ale również tutaj może chodzić o jakieś kwestie związane z partnerstwem, z przyjaciółmi, więc tutaj jakieś takie decyzje związane z rodziną, kontakty z rodziną, jakieś, no, rozmowy w różnych takich kwestiach rodzinnych. Czwarty tydzień lipca, as buław. As buław to energia, to chęć do takiej aktywności, więc może być aktywność fizyczna, jakieś sporty, a możecie uprawiać jakiś sport, możliwe jakieś pomysły, nowe pomysły, kreatywne pomysły. Więc może tutaj Wam się chcieć coś osiągać, może też jakiś pomysł Wam do głowy przyjdzie. Tutaj mogą być jakieś flirty, romanse, ogólnie bardzo aktywny tydzień, taki energetyczny tydzień. Więc as to szanse na również jakieś nowe przedsięwzięcia, na jakieś tworzenie, kreowanie czegoś. To jest taki tydzień, kiedy nie będziecie stać w miejscu. Co będzie Waszym wyzwaniem w lipcu? Skorpiony, co będzie wyzwaniem? Trójka buław, czyli by iść dalej, by osiągać jakieś plany, zamierzenia. By iść w takim kierunku, w którym czujecie, że możecie coś osiągnąć. Jeżeli uważacie, że jakaś relacja jest, no, taka perspektywiczna, może przynieść Wam tutaj dużo dobrego, może się rozwijać i Wy to czujecie, no to będziecie szli w tym kierunku. Zresztą karta mówi, żeby właśnie wtedy, że to będzie wyzwaniem, żeby właśnie tutaj iść w tym kierunku, nie rezygnować z tego, nie rezygnować z jakichś planów, zamierzeń. Być może niektórzy z Was zamierzają coś studiować związanego z handlem, ewentualnie rozwijać się biznesowo, jeśli chodzi o jakiś handel, transport. Tu kwestie podróży również się pojawiają, ale również jakieś
eksportów, importów towarów, na przykład usług, więc gdzieś tutaj w tych kierunkach, ewentualnie jeśli chodzi o pracę, może staracie się tutaj albo rozwijacie się w tym właśnie kręgu takich kwestii, no to tutaj karta również mówi, że to będzie wyzwaniem, żeby iść dalej w tym kierunku, podążać, bo tutaj można osiągnąć jakiś awans, jakiś cel, zamierzenia, może czerpać przyjemność po prostu z bycia właśnie czy pracy w takim właśnie środowisku. Powiedziałam podróż, bo trójka była w to również podróżowanie, więc dla kogoś może być wyzwaniem jakaś podróż, jakiś wyjazd w lipcu. No, także tutaj różne takie możliwości bardziej perspektywiczne przed Wami. Chodzi o to, byście nie rezygnowali w lipcu ze swoich planów, zamierzeń, a zwłaszcza z takich planów, które widzicie, że przynoszą jakieś sukcesy. Coś się tutaj dzieje profitowego, dobrego dla Was, więc nie rezygnujcie. A co będzie Wam przeszkadzało, żeby właśnie osiągać cele? Król Kielichów, czyli możliwe, że przeszkadzać Wam może jakaś stagnacja, to, że tutaj będzie trochę wysiłków, tak, potrzebnych w tej trójce buław, żeby coś osiągnąć, to jednak jakieś tu wysiłki trzeba będzie włożyć. Natomiast może być tak, że no właśnie stagnacja, czyli no może Wam przeszkadzać w tym, że może na przykład komuś się nie będzie chciało, albo no trzeba trochę zachodu tu włożyć, tak, żeby coś osiągnąć, więc też może tak być, że ktoś nie będzie chciał. I blokować Was może również na przykład ktoś, partner, który nie będzie chciał, byście gdzieś na przykład pojechali, podróżowali, ojciec, który może również na przykład, nie wiem, mieć jakieś inne pomysły na was na przykład, czy dla was. Więc tutaj jakieś takie mogą być również osoby, które mogą no was blokować. Może być też tak, że sami chcecie swobodnie, że waszym wyzwaniem, celem w tej trójce buław jest zdobywanie jakiegoś celu, zamierzenia, planu. Może chcecie na przykład otworzyć własną firmę, a pracujecie dla kogoś, więc szef może być tutaj również przeszkodą. Może nie chcieć was puścić, tak, z pracy, może was namawiać, żebyście jednak nie szli tak tamtędy, tamtą ścieżką, czy nie rezygnowali z tej pracy tutaj. No więc różne mogą tu być tego blokady. Zobaczmy, czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie. Trójka monet, jakiejś współpracy, jakichś możliwości, być może chodzi o jakieś podpisanie jakichś umów, może chodzić o jakieś zarobienie pieniędzy, ale współpracując z kimś. Może chcecie tutaj sami osiągać jakieś cele, zamierzenia, coś tutaj sobie takiego zamierzyliście, że na przykład, nie wiem, jakąś działalność chcecie prowadzić, ale tak naprawdę są osoby wokół Was, które mogą Wam pomóc. Możecie nawiązać jakieś kontakty partnerskie, biznesowe i tutaj też z kimś, kto gdzieś, gdzie ta współpraca może być udana. Może chodzić też o jakichś tu klientów, którzy Wam też mogą pomóc. Więc gdzieś tutaj może to być kwestia jakichś biznesowych kontaktów. Ogólnie nie spodziewacie się jakiejś fajnej współpracy, że jakaś współpraca może przynieść korzyści finansowe, że warto tutaj ewentualnie kogoś słuchać, czy też współpracować właśnie z kimś. Może jakieś podpisanie umów. No, w zależności, w jakiej sytuacji jesteście. Natomiast otoczenie wasze przedstawia się w czwórce kielichów, więc mam wrażenie, że otoczenie. Otoczenie, ja bym powiedziała, że z jednej strony może być tak, że ktoś może do was wyciągać jakąś rękę pomocy, ale wy tak jakbyście chcieli być bardzo samodzielni, chcieli sami dochodzić do czegoś i nie chcecie, nie potrzebujecie pomocy, więc tutaj to otoczenie z jednej strony może wam coś oferować, ktoś coś tu może proponować, ale tak jak powiedziałam, wy możecie nie chcieć tej propozycji. Także może to być właśnie taka kwestia. Jeśli chodzi o to środowisko zewnętrzne, powiedzmy. Praca. Praca dla osób, które pracują w lipcu, przedstawia się w ósemce monet oraz karcie siedmiu buław. I tutaj pokazuje się bardzo mocna praca nad czymś. Trzeba będzie coś
Może będziecie chcieli coś osiągnąć. To może być trudne. Może jakieś macie zamierzenia w pracy, może na przykład jeśli chodzi o jakąś podwyżkę, więc tu będziecie mocno nad tym pracować i tu mogą być też kwestie jakieś sporne w tej kwestii. Więc możliwe, że trzeba będzie zawalczyć o swój awans, o podwyżkę, o jakąś premię. To nie będzie takie proste. I mimo tej sumiennej pracy, zaangażowania, które tutaj wkładacie w swoją pracę, to i tak trzeba będzie walczyć o coś. Coś może nie być do końca zauważone. Może na przykład pracujecie i chcecie pokazać się, tak, że wy na przykład terminowo wykonujecie pracę, że się staracie, że robicie to sumiennie, lojalnie, że tak ambitnie podchodzicie do tego, ale przy 7 buław, wasze wysiłki mogą zostać niezauważone. Ktoś może niweczyć wam też plany, ktoś może tu przeszkadzać, ktoś może rozmawiać z szefem o sobie, gdzieś tam próbować zamazywać wasz obraz właśnie tego, że jesteście tacy na przykład pracowici, na swoją korzyść, tak? Więc dlatego mówię, nie będzie to łatwe, żeby was ktoś tutaj zauważył, szef, czy żeby was wyróżnił, bo ktoś tu może przeszkadzać. Trzeba będzie o to zawalczyć, dlatego powiedziałam. Może trzeba będzie zawalczyć też o jakieś kontrakty. Trzeba będzie trochę wysiłku włożyć, żeby po prostu z kimś się dogadać, żeby jakieś propozycje złożyć, jakoś zaargumentować to. No tutaj pokazuje się też taka obrona właśnie swojego zdania, swoich kwestii, swoich projektów, swoich przedsięwzięć. No nie będzie takie łatwe to, bo mimo iż się napracujecie dużo w tym miesiącu, to jednak ktoś tu może wam przeszkadzać w osiąganiu waszych celów, zamiarów i gdzieś tutaj, no jakieś mogą się też w pracy pojawić kłótnie, jakieś dyskusje. Nie będzie tak łatwo na tej zasadzie. No dobrze, trzeba będzie o coś zawalczyć. Dla osób, które szukają pracy, zobaczmy, karta śmierci i as kielichów. Więc tutaj, jeśli chodzi o osoby, które szukają, no to pokazuje mi się, że jakaś oferta faktycznie może mieć miejsce, jakaś propozycja. Oczywiście to nie jest tak, że wy będziecie siedzieć w domu i ta oferta sama do was przyjdzie. Pamiętajcie, że trzeba to zawalczyć, trzeba coś zakończyć. Karta śmierci mówi zakończ, czyli na przykład zakończ to siedzenie w domu, zakończ takie negatywne na przykład podejście do tego, że nie znajdziesz nigdy pracy, tak? Wejdź w takie bardziej energie pozytywne, zacznij coś nowego. Trzeba zakończyć pech, trzeba chcieć zakończyć pewien etap po to, by móc rozpocząć nowy, czyli mówimy tutaj o pracy. I tu się pojawia oferta. Jeżeli jesteście na to gotowi i dojdziecie do takich wniosków, że koniec siedzenia w domu, ja chcę tą pracę, ja nie wiem, będę szukać, to znajdziecie coś. Natomiast jeżeli będziecie siedzieć, tak jak to jest pokazane na karcie śmierci, i czekać, no to wiadomo, że może ktoś wam coś zaproponuje, ale raczej nie liczyłabym na coś takiego. Owszem, oferta się pojawia, ale wy też musicie coś od siebie dać, żeby po prostu zdobyć tą ofertę, żeby ją znaleźć, więc chociażby trzeba poszukać. Ale żeby to zrobić, trzeba ruszyć z miejsca. I karta śmierci mówi: zakończ pewien okres po to, żeby móc właśnie rozpocząć coś nowego, nowy etap, tak? Czyli zakończ pewien etap, żeby rozpocząć kolejny etap. No i tutaj jest szansa, możliwość, propozycja właśnie jakiejś oferty. Coś możecie tutaj znaleźć i to może być albo związane z waszą pasją, albo może być też od jakiegoś przyjaciela, albo może ktoś coś zaproponuje, albo po prostu tutaj, no, możecie się zainteresować tą ofertą. To może być coś ciekawego. Dobrze. Może związane być z waszą pasją, hobby, z czymś, co lubicie. Także, no, ciekawie się zapowiada. Jeśli mówimy o miłości w lipcu, miłość, jeśli chodzi o związki, koło fortuny i czwórka buław, więc tutaj pokazuje się stabilizacja. Myślę, że jeżeli była jakieś nerwowe sytuacje, jakieś nieporozumienia, to wszystko się tutaj w lipcu rozstrzygnie, wszystko się uda poukładać. Może być troszeczkę nerwowo, na zasadzie takiej, że jakieś zmiany, transformacje, możliwe, że ktoś z was musi jakąś decyzję podjąć i tak jeszcze się szamota, tak bym powiedziała. Nie jest jeszcze pewien, nie jest jeszcze zdecydowany, więc wszystko jak gdyby taka piłka w grze jest, tak? Więc gdzieś się to pojawia. Może być tak, że chodzi o wspólne zamieszkanie, może chodzić o oświadczyny tu jakieś, czyli
No, raczej taką wspólną drogę. Chodzi o stabilizację. Trzeba będzie być może o to powalczyć. Może jakieś zmiany zanoszą się na to, że gdzieś się przeprowadzacie w lipcu. Może jakieś mieszkanie kupujecie, sprzedajecie, coś tutaj gdzieś takie będziecie wić swoje gniazdo, tak? Powiedzmy w cudzysłowie oczywiście. Albo jakiś remont mieszkania. W każdym razie takie też niepewności, jeszcze niezdecydowanie. Ktoś być może musi podjąć jakąś decyzję. Pokazuje się to stabilizacja, że chcecie. Natomiast no, przy kole fortuny mogą być jeszcze jakieś takie nieprzewidziane okoliczności, które mogą na to wpływać, tak naprawdę. Więc ten lipiec może przebiegać raz pozytywnie, raz negatywnie. Coś może się dziać tutaj w jakichś kwestiach, o coś możecie się, jednego dnia możecie się o coś kłócić, drugiego dnia możecie się godzić, tak? Więc gdzieś tutaj coś, ale suma summarum dążycie do stabilizacji, chcecie coś tutaj osiągnąć. Ktoś może chce kupić dom z Was. W partnerstwie, może tutaj sprzedajecie, może remontujecie, tak jak mówię, może jakieś mieszkanie, chodzi o jakąś działkę, no coś tutaj wspólnie robicie i pokazuje się stabilność. Więc ja bym powiedziała, że w relacjach będzie pozytywnie. Natomiast jeśli chodzi o singli, osoby, które szukają relacji jakichś, no to pokazuje się 6 monet oraz karta 9 buław, więc tutaj pokazują się też takie historie osób, które już coś przeżyły bardzo negatywnie, jakieś zawirowania miłosne, bym powiedziała, coś mogło się zakończyć, ale wyciągnęliście wnioski z jakiejś sytuacji. Tutaj jest możliwość poznania kogoś, pokazuje się, że ktoś, no jest taka szansa właśnie, może poznania kogoś, może ktoś wam tutaj zrobi jakąś przyjemność, zaprosi gdzieś, pokazują się takie kwestie bardzo otwarte, tak, że jakieś będą propozycje spotkania, tak jak mówię, jakieś miłe gesty w waszym kierunku, miłe rozmowy, miłe komplementy, może jakiś prezent, będzie jakaś okazja, tak, żeby wam wręczyć jakiś prezent, może to wy będziecie komuś wręczać. W każdym bądź razie tu się to pokazuje, ale pokazuje się 9 buław, która mówi też o takim, o tym, że ja sobie nie pozwolę na coś, więc o stawianiu granic. Więc tutaj nie jest tak, że sobie pozwolicie na wszystko, bo tutaj możecie być oczarowani tą osobą. Tu się pokazuje jakaś hojność, więc możliwe, że tak jak wspomniałam, ktoś wam tutaj pomoże. Być może jesteście w trudnej sytuacji i ktoś do was wyciągnie rękę, będzie chciał z wami rozmawiać. Może to być jakiś przyjaciel wasz, z którym bardzo dobrze się porozumiewacie i być może złoży wam jakąś propozycję, więc tutaj taką, żebyście byli z sobą. Natomiast no tutaj takie wasze podejście może być takie właśnie ostre, w sensie stawianie granic. Ja wiem, co chcę, czy chcę być z tą osobą, czy nie. Więc jest taka asertywna postawa się tu pokazuje. To, że właśnie stawiacie granice, że sobie nie pozwolicie na coś. Więc tutaj nie pozwolicie sobie na wejście być może w swoje takie. Może jeszcze nie jesteście gotowi, o na tej zasadzie, żeby z kimś układać sobie życie. Natomiast na jakąś przyjaźń, na jakieś takie właśnie porozumienie dusz, czy też jakieś fajne rozmowy, jak najbardziej, tak? Ale żeby coś więcej, to myślę, że tutaj musi trochę czasu upłynąć, żebyście właśnie byli gotowi na to. Mam wrażenie, że w lipcu jeszcze nie, że tu bardziej takie stawianie właśnie granic, co wolno, czego nie wolno, tak? A rada. Zobaczmy, na lipiec rada, 8 kielichów, żeby odejść od czegoś, co w jakiś sposób może dokonać jakichś zmian, bo tu się pokazują zmiany, więc być może jakieś zmiany, które mogą być trudne tak naprawdę, bo to jest jednak odchodzenie od czegoś, co sprawia nam przyjemność, więc gdzieś w tej ósemce kielichów jest odejście pokazane, może być jakaś podróż pokazana, jakaś oferta, propozycja, do której chcemy iść, ale to się wiąże z tym, że musimy zostawić coś, co lubimy, coś, co kochamy, coś, co, czyli tak na przykład jak tutaj znajdowanie pracy, no to spokój, tak, że trzeba odejść, czyli zmienić coś i to jest rada, tak, żeby jednak zmienić coś w swoim życiu, żeby iść do tego nowego, żeby próbować, tak? Gdzieś jakiegoś tutaj, no takich szans, jeśli ktoś wam da jakąś ofertę, propozycję, no to warto skorzystać, tylko też, no, wiązać się to będzie z podjęciem trudnych być może decyzji dla niektórych z was i zostawieniem czegoś za sobą, na przykład przeszłości, która gdzieś tam boli, tak? Patrząc tutaj na karty singli, tutaj też jakieś zmiany, tak? Też może być, trzeba będzie coś zostawić, żeby można było iść w coś nowego. Tutaj też praca dla osób, które
szukają, no to tak jak mówię, zostawić ten dom po to, żeby móc iść do pracy, więc to jest też rada, żeby jednak ruszyć z miejsca, żeby iść w coś nowe, jeśli macie jakąś ofertę fajną i się decydujecie. Jeśli ktoś z Was uważa, że stoi w miejscu i nic się nie dzieje wokół niego, to też może warto zrobić ten krok do przodu, żeby coś tutaj zacząć zmieniać w swoim życiu, a nie stać i czekać po prostu, a i tak się nic nie będzie działo. Życzę Wam fantastycznego lipca i do usłyszenia. Cześć!